Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Dzięki za wszystkie komentarze, uwagi, które otrzymałem na ostatnim filmiku. I obiecałem, że pokażę te nowe nabytki. Jaskółkę i dwa drugie samczyki. Ale chciałem też może zacząć i pokazać coś dobrego mojego asa czarnego. Czarnego 2012 roku 360-223. Najlepszy gołąb, który zdobył najwięcej konkursów w mojej hodowli. To jest Sonia razy Tony. Czarny, białymi lotami, wszyscy go widzieliście. 2019 zakończył loty. W 2020 uciągłem 6 młodych po nim. I zobaczymy. Wyszły też takie same dwa bracia czarne, białymi lotami, jak on. Właśnie chciałem go przedstawić. Proszę zobaczyć, jak gołąbek powinien wyglądać, który w życiu zrobił tyle, że bardzo rzadko, żeby spotkać takiego ptaka. 80 konkursów. No, w sumie 7 lat latał. Piękny wyczyn. Zobaczcie, jakie oko. W tym oku to żywotność okropna. I podejrzewam, że jakbym go zadał do kosza, to nie ma problemu. No właśnie, tak wygląda. Pletka piękne. Troszkę nerwowy taki powinien być. Skrzydełko, jak powinno wyglądać, gołąbka dobrego. Dwa razy się przyczynił do tego. A w 2015 i 2018 zdobyłem mistrzostwo okręgu, także zawsze był w piątce typowanej. Piękny, super ptak. Zobaczymy. Następnie w 2019 odłożyłem też samicę, moją błyskawicę. Niektórzy ją znają, mają młode po tej samicce. Proszę zobaczyć, jakie plecy, jakie ogon. 2014 rok, 44 konkursy. Dwa razy pierwszym lotnikiem samica w oddziele. Proszę o oczo Jansen, 100%. Jakie ma oko. W tamtym roku uciągłem 6 młodych, 2 odstąpiłem koledze. Pojechały do Polski, ja mam 6. Coś zostawię do rozpłodu i w tym roku polecę. Proszę zobaczyć, jakie skrzydełko. Jakie powinno mieć skrzydełko. Piękne. Nerwowa. Piękna cecha. Jeszcze raz pokażę. Przepiękna sami. O, pomalutku, niech zobaczymy, to oko się ustabilizuje. O, właśnie. Piękne oko. To jest samiczka, którą sparzyłem z Mbappé i nazwałem tą parę złotą. Bo takie jak tak jak mojego Ludoklasena Mbappé, no te obrączki w 2015 roku, to wam mówię, były straszliwe, teraz czarnieją. 094 679. Ten gołąbek był dwa razy lotnikiem klasie A pierwszy. W ciągu 4 lat zdobył, a nie wiem, ogonę się taki zrobił, w tej klatce się pobiły. Zrobił 59 konkursów. O, jakie pierwsze, jaka klata. Plecy, piękne. Tylko ten ogonek w tej klatce. Skrzydełko, proszę zobaczyć. Powinno być szybkie ogołębia. 4 razy pierwszy był w swojej karierze. Kilkanaście czołowych konkursów.
i oczko, przepiękny Ludoklasen. Z tej pary uciągłem dwa porządne lotniki. Mam jeszcze 2013 roku, to też był dwa razy jego brat lotnikiem. To był półbrat z innej samicy. Proszę zobaczyć. Oko lotnika. Piękny. Mój pupilek Mbappe. Tam się kolega pytał, dlatego chciałem go pokazać. Niech go zobaczy, żyje. Teraz będzie sparzony inaczej. Dostanie Imbreda. Samiczkę białą. Ludoklasenka. Przepiękną samicę. 59 konkursów, nie ma takiego drugiego. 4 lata. Piękny gołąbek, przepiękny do ręki. Piękny. Teraz wam pokażę. Nie wiem, czy się będzie, on jest troszkę nerwowy. A się gdzieś uderzył. O cholera. A się wolierze biją. Gino Click, czerwony. 2019 rok. To malutko oczko. Ja mówię, że średnie. O, teraz jest piękny. Nawet piękne oko ma. Piękne plecy, piękny ogon. Skrzydełko, proszę zobaczyć, jak powinno wyglądać. Szybkie, o, troszkę dalej. Piękne skrzydełko. Bardzo szybkie, to jest gołąbek. Na dalekie dystanse. O, 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 właśnie. Dobra cecha. Nerwowy. Proszę go zobaczyć. I będzie sparzony z czerwoną samiczką. Z półsiostrą F16. Czerwona Krista. Ona ma piękne oko. Przepiękny gołąbek. Jestem zadowolony. Jednak coś mam w tych oczach, żeby wybrać stylu gołębi. Pięknego ptaka, naprawdę do ręki, usko, wszystko, skrzydło szerokie. Jeszcze raz pokażę. To jest gołąbek z Mario. Jego rodowodzie. Zobaczymy. Z Mario, pierwszy nacjonal 721 gołębi. Karina, pierwszy nacjonal w tym 2020 roku, lotnik, Prince Rudy i Faster, pierwszy nacjonal Limons, 14575 gołębi. Ojciec, trzeci w rankingu Pipa i w nacjonal był drugi, szósty, ósmy. Nacjonal, o przepraszam, drugi, szósty, ósmy prowinc, to tak jakby w rejonie, a nacjonal był siódmy, ósmy, siedemnasty, może nawet. Pokażę, o, i w jego rodowodzie jest Blixen, 4 razy pierwszy nacjonal, także i więcej innych konkursów. Drugi nacjonal Shaor 7100, szósty nacjonal Sujak 5280, 56 Libron, tak 6600 i pierwszy lotnik
i z jego strony prince Rudy był 8, 8, 8, 11, 11, 12, 12, 32, 34. Non stop w czole. I tu jeszcze 38 Blixen, to był 38 Argenton 12 tysięcy, 18 5300, 29 2980, 19 3000, 43 4900, 40 7400. I Mario był 14 Nacional jako lotnik i pierwszy Nacional jako lotnik też był. I drugi z Limąż 10788 gołębi. Także myślę, rodowód ma wielki, piękny tak naprawdę. To jest Gino Click. Następna rasa, którą kupiłem, Gaston van Wover. Mam tu wnuka Marii. Proszę zobaczyć, jest gołąbek troszkę przy sobie, o taki nerwowy, też dobra cecha, piękne plecy. Chciałem pokazać jeszcze skrzydełko i każdy zobaczy, jak powinno wyglądać u ptaka. Ten jest bardzo szybki ptak. Jedno, przepiękne, wentylacja super. O, nerwusek, gołąbek dobrze zbudowany, ale co ma przepiękne oko. Zaraz wam pokażę. O, proszę zobaczyć. Gołąbek 2020 rok, to teraz będzie roczniak jest. W tym oku widzę wszystko. Przepiękna głowa, przepiękne oczy. Tak wygląda cały. Przepiękny gołąbek. Przy sobie. Dobrze. Piersi zbudowane ostro. A druga samiczka jest jaskółka. To jest wnuk Marii, która poszła za 700 tysięcy euro. Bardzo bliskie pokrewieństwo. Wnuk Marii. Czwarty lotnik nacjonalny, była pierwsza z szatoru 2850 gołębi, później była czwarta suteren 16 tysięcy gołębi 600, siódma z wierzą 1859 gołębi i 42 z szatoru 14 950 gołębi. I to jest z linii Olimpia Gaston, pierwszy był olimpijczykiem 2009 w Niemczech. A ze strony ojca to jest linia Laury, która była pierwsza Nacional Bur 17 tysięcy, Serena pierwsza Nacional Płatie 2,5 tysiąca, Lopke 61 Argento 8625, 97 Nacional Bur 30500 i 105 Suteren 19 tysięcy. I następna była super samica Nafi, pierwsza na rejon. Także przepiękne rodowody. Babcia poszła za 700 tysięcy euro. To straszne pieniądze. Teraz kupiłem, wybrałem straszną jaskółkę, gruszkę, malutką. Gruszeczka, plecy. Skrzydełko ma przepiękne, proszę zobaczyć. Przepiękne skrzydełko, jedno, drugie, dwa pióreczka białe, główka. Czekajcie. Malutka główeczka, oczko ma piękne, zobaczymy oczko. Niech się ustabilizuje. Nerwowa, piękna cecha.
Tak wygląda cała Gaston Van Wover ze strony. O, teraz pięknie wygląda. Ta kamera też już muszę wymienić, bo widzę, że przepiękna samiczka do ręki. Czuję to, że czuję w niej, że z niej będą ludzie. Malutka gruszeczka. Do ręki ją można wziąć. O, w ten sposób biorę zawsze. O, muszę pokazać. Tak, jak się mieści, to jest super. Przepiękna. To jest ze strony samicy Nevkim. Siostrzenica po bracie. Nevkim to była samica, która poszła za 1 600 000 euro. To jest siostrzenica. Fajna. I je będę parzył razem. I co chciałem powiedzieć? Że tak. Oj, ze strony ojca linii Kim. Pierwszy National Gurs, to było, pamiętam, 15 000 gołębi. Ojciec. Drugi National Chateau 8480, 10 National Chateau 27000, 55 Argento 6600, 83 Burs 5700, 84 4900. Ze strony matki to jest brat Nevkima i razy siostra Nor. Siostra Nor to była pierwsza zwierząt, to była super samica Gastona. Pierwsza zwierząt 10480 gołębi i 17 burz 13000. A Nevkim, wujek, pierwszy National w 2018 poszedł za 1 600 000. Drugi National Chateau 17000, 12 Argentow 16490, 21 Chateau 12800. Zobaczcie, gołąb, który zrobił 3 konkursy nacjonalne, na całą Europę był drugi, 12, 21 i sprzedany za 1 600 000. To jest osiągnięcie. Piękna samiczka, się nazywa Nor Estroa. To złota trzecia. I chciałem powiedzieć, że one będą sparzone razem. I aby kogoś interesował jakiś mudek, to ja taki parzę ostatniego lutego. I aby kogoś interesowały jeszcze moje młode z moich gołębi, które lecą, to są gołębie super, bo sprzedałem do Polski, gołąbki się sprawdzają, to parzę gołąbki ostatniego lutego, ale tylko na zamówienie, inaczej nie, bo uważam, że nie będę chował chmary, ile będę mógł, bo nie za dużo, i na zamówienie wtedy uchowię i nie ma problemu. Chciałem wam jeszcze pokazać tą samiczkę, którą z czerwonym będę sparzył klikiem, zaraz ją przyniosę. Jestem, to jest samiczka, półsiostra F16, proszę zobaczyć oczko, to jest późny gołąbek, bardzo późny, piękne oczko, troszkę zielone, one takie mają, moje się oko jeszcze wykaluje, bym miał przepiękne. O, piękne oko, zobaczymy całą, taka jest troszkę jakby kawą zaletywała, przepraszam. Jest skrzydełko, piękne skrzydełko ma, szybkie. Jeszcze później gołąbek, ale pochodzenie okropne, z linii Barcelona. Wygrał 5 razy Barcelonę Carlo Gilbrecht, to jest patron Pipy, właściciel, dyrektor, weterynarz. I one będą zważone razem i myślę, że z tego połączenia będą super ptaki. Zobaczymy. Chciałem jeszcze wam pokazać samiczkę. To tamten razem na filmie pokazywałem
dwie moje jansenki białolotki, jedna jest lotniczką, druga rozpodu, matkę, którą kupiłem. Było paręnaście młodych i wybrałem jedną. I te pomyślcie teraz, wybrałem jedną młódka, który nie latał, nigdy w koszu nie był. O, tak wygląda. Widać się troszkę, o, troszkę się, jak się uspokoi. Skrzydełko ma takie, przepiękne, nerwowa, dobra cecha. O, i proszę zobaczyć, jaką ma główkę i oczko. Jak się ta kamera ustatkuje. O, teraz. Jakie oko powinno wyglądać? Jansen 100%. Dała piękne lotniki. Piękna, tak wygląda cała. O, teraz pięknie wygląda. I wybrałem jednego mutka. Nie chmarę. Jednego. Jedną samiczkę. To trzeba mieć coś w rękach. Piękna jest do ręki, mówię wam. Nie wiem teraz, czy będzie stała. Plecy fajne ma. To się rusza. Nerwus. Lubię takie ptaki. Podniecają mnie takie ptaki. Musi być nerwus. Skrzydło daje, jak klapa, to do gara. To by było tyle. Życzę wam zdrowia. Widzę, że w Polsce wielka zima. Współczuję, ale ja byłem wychowany w górach. Pamiętam mrozy minus 28, minus 30. W ciągu dnia 15,5 metra śniegu. W Beskidzie Żywieckim mieszkałem, także znam dobrze. Współczuję. No ale zima też musi być. Przejedziemy troszkę po gołąbkach. Pokażę wam z bliska moje asy. Wdowce. One faktycznie, a mi jeden kolega zwrócił uwagę, że stoją jak do nagrywania. Pięknie stoją. Proszę zobaczyć, jakie gołąbki utrzymane. Pięknie. O, właśnie mój lotnik. Jeden z najlepszych gołębi. Jan zaraz i Żybrek. Tymi białymi piórkami. Widać go na filmach, jak siada. 2015 rok. Może ostatni rok poleci. Szablonik. Siwy, piękny, co go przedtem pokazywałem. Tu jest mój Jansen, jeden z najlepszych karpiaty. Pokażemy go tutaj. O, jest tu karpiaty. Fajnie stoją. Tu jest syn Turbo. Super siada. O, syn Turbo 2018 rok. W tamtym roku pięknie siada. Z ostatnich 500 po 40 stopniach był pierwszy u mnie. Chyba 9 był na oddział, bym się nie mylił. O, i zaś stoją i czekają, tak jakbym ich poustawiał. Niech koledzy zobaczą, że jest czysto, bo też ktoś napisał, że wpuszczone do pomieszczenia, gdzie, aby tylko kręcić filmy, nie, to pokażę. O, proszę. Pokażę, o. Nawet zjadę pod kraty, abyście nie wierzyli. Ja sprzątam dwa optaki. Dobrze, nie będziemy czarować. Wszystkiego dobrego, do następnego.